Nieustanny stres i pośpiech to nasza codzienność. Szybkie tempo życia sprawia, że przestajemy dostrzegać inny, wypełniony zielenią, spokojem i harmonią świat. Świat, w którym czas odmierza sama natura. Czasami wystarczy piesza wycieczka, by zapomnieć o trudach życia w wielkim mieście. Malownicze wzgórze Karczówka wraz ze znajdującym się na szczycie klasztorem Bernardynów stanowią częsty punkt odwiedzin turystów. Miejsce to częściowo objęte jest ochroną jako rezerwat krajobrazowy. Z platformy przy kaplicy Fatimskiej rozciąga się piękna panorama na pasmo centralne Gór Świętokrzyskich oraz na położone niżej Kielce. Spokój i niezmącona cisza powodują, że warto choć na chwilę tu przystanąć, by nacieszyć się widokiem. Budzi się dzień, a wraz z nim odkrywają się niezwykłe miejsca i sekrety przyrody. Ten świat ma swój rytm. Majestatyczne wiekowe drzewa stanowią osłonę dla nowego pokolenia lasu. Zachwyca bogactwo i różnorodność szaty roślinnej. Na każdym kroku napotykamy dowody bytności dzikich zwierząt. Nikogo już nie dziwią ślady działalności bobrów, czy coraz częściej spotykane tropy wilków. W głąb tego sanktuarium przyrody prowadzi wiele dobrze oznakowanych szlaków i ścieżek, których wciąż przybywa. Klasy, grupami, elegancko proszę. Otwieramy to piękne miejsce. Na licznych parkingach przygotowanych przez miejscowych leśników można zostawić samochód i wybrać się na pieszą lub rowerową wycieczkę. Jesienią szczególnie chętnie korzystają z nich grzybiarze. A tutejsze lasy są wyjątkowo urodzajne. Jednym z częściej odwiedzanych i ulubionych przez turystów miejsc na ziemi świętokrzyskiej są okolice rezerwatu Barania Góra. Zachwyca on starodrzewem jodłowo-bukowym, a tajemniczości dodają mu niezwykłe lesowe wąwozy, miejscami przekształcone w nieckowate dolinki. Wędrując po tej krainie, niejednokrotnie natkniemy się na skarby architektury drewnianej. Kapliczki wtopione w krajobraz puszczy to częsty widok. U podnóża Góry Witosławskiej w paśmie jeleniowskim stoi XIX-wieczna drewniana figura Jezusa wielkości dorosłego człowieka. Nie mniejsze wrażenie robi kaplica znajdująca się na szczycie góry. Od zarania dziejów ludzie obcując z przyrodą szukali poczucia mistyczności wśród starych, potężnych drzew.
Podania mówią, że w okresie wczesnego średniowiecza w Puszczy Świętokrzyskiej istniał silny ośrodek kultu pogańskiego. Miejsca tych praktyk religijnych, jak choćby te w rezerwacie Kamienne Kręgi, są już dziś ledwie widoczne. Według legendy Bolesław Chrobry założył w 1006 roku na Łysej Górze opactwo benedyktyńskie. Jako że przechowywane są tu relikwie drzewa Krzyża Świętego, nazwano je Święty Krzyż. O znaczeniu tego miejsca świadczy fakt, że od nazwy opactwa wywodzi się także nazwa całego pasma Gór Świętokrzyskich, a obecnie i województwa. Stoki góry pokrywają gołoboża, czyli rumowiska skalne, charakterystyczne dla tego terenu. Nieco na wschód od miejscowości Niekłań, wśród potężnych 200-letnich sosen i dębów, skrywa się tajemnicze miejsce. Wymodelowane w jurajskich piaskowcach skałki przybierają różne fantastyczne formy. Grzyby skalne, gzymsy, stoły i baszty osiągają wysokość do 8 metrów. Dziwaczne kształty i miejscami ciemne zabarwienie skał były źródłem powstania wielu legend, jak i samej nazwy tego miejsca – Skałki Piekło. Równie wspaniałe i niezwykłe twory skalne możemy także spotkać w Lasach Suchedniowskich. W skalnych szczelinach przetrwało tu stanowisko bardzo rzadkiej paproci – Zanokcicy Północnej. Reliktu klimatu polodowcowego. Natomiast na odsłoniętych skałach środowisko życia znalazły rozchodniki i rojniki, zwane popularnie różyczkami skalnymi. Góry Świętokrzyskie to prawdziwy raj dla miłośników geologii i paleontologii. Wyrobisko po kopalni glinki ceramicznej przypomina nieco księżycowy krajobraz. Można się tu cofnąć w dziejach naszej planety nawet o 150 milionów lat. Warto uważnie patrzeć pod nogi, by nie przeoczyć odcisków stóp dinozaurów. Paleontolodzy znaleźli tu potwierdzenie teorii życia stadnego sauropodów. Utworzony rezerwat Gagaty Sołtykowskie kryje jeszcze jeden cenny skarb. To używany w jubilerstwie gagat. Łatwo podlegająca obróbce odmiana węgla brunatnego. O niezwykłej historii tych terenów możemy się przekonać, oglądając odsłonięcia skalne w starych wyrobiskach i w ścianach kamieniołomu w rezerwacie Kręgi Kamienne. Zachowane tu ślady osadów morskich tworzyły się głównie na krawędzi rafy koralowej Ciepłego Morza, które przed 355 milionami lat pokrywało tę część Gór Świętokrzyskich. Nie zawsze tak było.